Dzień dobry, kochani. Całkiem niedawno cieszyłem się, że trafiłem po kolei na 3 bardzo dobre książki. Czy zatem ta kolejna, Zakon Drzewa Pomarańczy, będzie kontynuacją tej dobrej pasy? Autorka Samantha Shannon to wciąż jeszcze młoda, rocznik 1991, angielska pisarka. Jak łatwo sprawdzić, ma już na swoim koncie całkiem sporo tytułów. Na razie było mi dane poznać jedynie dwutomową powieść Zakon Drzewa Pomarańczy. Niestety, jak na mój gust, w tym przypadku ilość nie przeszła w jakość. Jest to powieść z gatunku fantasy i to takiego bardzo fantasy, przekombinowana poza granicę wytrzymałości, poczynając od nazw, krain i miejscowości do imion ludzi włącznie. Aż trudno spamiętać te nazwy, gdyż są tak nieintuicyjnie. Fabuła zasadza się na tym, że po 1000 lat budzi się do życia wszechmocny, ogromny i prawie niezniszczalny smok i oczywiście jest on nad wyraz wrogo nastawiony do ludzi, no poza tymi, którzy będą mu służyć. Na szczęście dla maluczkich i bezradnych ludzi są też na ziemi smoki przychylne ludziom, których przywódczyni jest niemal tak potężna jak ten zły. Słabością ludzi jest też to, co akurat nikogo specjalnie nie zdziwi. Wrogość i kompletna nieufność. 4 chciałoby się rzec królestw, ale nic z tego. O tu także jest królewiectwo. Czyli państwo od 1000 lat rządzone przez królowę, pochodzące w prostej linii od królowej założycielki i gdzie niemal wszystkie najważniejsze stanowiska obsadzone są przez kobiety. Mężczyźni pojawiają się w epizodach, bo tam jeszcze nie doszli do tego, co udało się paniom w seksmisji i są potrzebni do poczęcia choćby nowej królowej, która jest gwarancją bezpieczeństwa królewiectwa. I tu pojawia się pewien problem. Królowa Sabran IX, władająca królewiectwem Innis, wciąż pozostaje bezdzietna. W świecie Samanthy Shannon trudno znaleźć równowagę. Tam raczej miotamy się od jednej skrajności do drugiej. Jak już pojawia się król, to jest to ścierbo król. Jest też bardzo, bardzo tajny zakon drzewa pomarańczy. Oczywiście zakon kobiecy. Stąd wywodzi się jedna z głównych bohaterek powieści, Eat Durian. Głównych bohaterów nie ma. Nawet główne smoczyce są płci żeńskiej, poza oczywiście tymi złymi. I zostaje ulokowana na dworze Sabran w jeszcze bardziej tajnej misji niż tajność jej zakonu. Ma mianowicie strzec bezpieczeństwa królowej, na którą cały czas polują jacyś skrytobójcy. A że jest mistrzynią nad mistrzyniami, do tego obdarzoną niezwykłymi mocami, to wykonuje swoje zadanie bardzo skutecznie, przy okazji awansując systematycznie w hierarchii dworu. W końcu zostaje damą sypialnianą, co jest najwyższym stopniem w hierarchii i najbardziej zaufaną osobą królowej. Drugą z najważniejszych bohaterek powieści jest Tane, to zupełnie innego królestwa dziewczyna, będącego chyba w największej opozycji do królewiectwa Innis. Kolejna młodziutka dziewczyna, będąca wybitną wojowniczką, która choć nie wywodziła się z żadnego sławnego domu, dostąpiła najwyższego zaszczytu w swoim królestwie, a mianowicie została smoczym jeźdźcem. I żeby nie było, to smoki wybierały sobie jeźdźców, bo to one w tym królestwie były bogami, choć jakimiś takimi słabowitymi bogami, którym nawet zdarza się zginąć z rąk strasznych piratów. Zresztą smoczyca Tane też trafia do niewoli. No, ale od czegóż jest Tane? Po wielu perturbacjach okazuje się, że obie cudowne wojowniczki i Tane łączy znacznie więcej niż można by się spodziewać, bo oto niczym w brazylijskiej telenoweli sprzed lat okazuje się, że dziewczyny są prawnuczkami dwóch pramatek ludzkości, które 1000 lat wcześniej wspólnie pokonały, co prawda tylko chwilowo,
megasmoka, pradawnego wroga ludzkości. Dlaczego obie panienki były nikim? Jak to się stało, że ich wspaniały rodowód popadł w zapomnienie? Nie dowiadujemy się, a przynajmniej nie otrzymujemy takiego wyjaśnienia, które byłoby satysfakcjonujące. No i teraz po 1000 lat, kiedy mroczny demon znowu budzi się do życia, na przekór wszelkim przeciwnościom i na przekór wielkiej wrogości wszystkich królestw i królewiectwa, dziewczyny mają znowu go pokonać i to tak na śmierć, a nie tylko na 1000 lat. Pamiętacie Państwo takie rozkoszne pogadanki panów Mariana Kociniaka i Andrzeja Zorskiego w audycji 60 minut na godzinę zatytułowane Paramount Pictures, czyli kulisy srebrnego ekranu. Te dialogi zawsze rozśmieszały mnie do łez i prawie zawsze pojawiało się w nich pytanie, a momenty były? Na które padała odpowiedź, były, najlepiej jak... Również opowiadając zakon drzewa pomarańczy, możemy powiedzieć, że momenty były, a jakże. Najlepiej, stworzyli nastrój i on zbliżył się powoli do niego. Królowa Sabran przytuliła dajmy już spokój. Momenty były, a nie było. Zupełnie nie było jakiejkolwiek równowagi czy normalności. Tym razem nie będę zachęcał Państwa do przeczytania recenzowanej książki. Przekombinowana formalnie, treściowo płciutka. No chyba, że ktoś jest wyjątkowym fanem fantazji i pochłania wszystko, co się w tym obszarze ukaże. Reszcie nie polecam. Mam nadzieję, że następna lektura będzie ciekawsza i w tym duchu żegnam się z Państwem. Do zobaczenia przy okazji następnej recenzji. Do widzenia!